Siemano, siemano, z tej strony Czarny Meksykano. Witam serdecznie. Jesteśmy po misji. Udało się nam wyjść. Nie mamy środka transportu, bo oczywiście zginąłem, próbując zaatakować tamtą bazę ze skutkiem śmiertelnym. Więc chyba pójdzie nam podróżować z buta, a co mamy dzisiaj do zrobienia? Porozmawiać z Karlem. Jest w domku rybackim, ale zanim to zrobimy, mamy kilka punktów doświadczenia. Ukucniemy sobie jak prawdziwy snajper i zajrzyjmy do punktów, których chyba trochę już się nam uzbierało. A jest ich aż 10, więc dalej będziemy rozwijać te umiejętności. Będziemy podwyższać nasze umiejętności snajperskie. Co tu mamy? No, ciekawe, tylko gdzie ja to wsadzę? Dobra, zdobądźmy to. Niech będzie. Miejsce na przedmioty. Przyda się. Co tu mamy dalej? Nie wiem, czy te drony. To akurat nie. Palnik do wypalania. W sklepie Marii. Czy nam się przyda? Nigdy z niego nie korzystałem, więc dobra, się wstrzymamy. Co tutaj mamy jeszcze do odblokowania? Matko z ojcem. Więcej części, nawet tych broni nie montuję. Nie, dobra, nie. Tutaj używam pistoletu, bardzo rzadko używam pistoletu. Z tym ulepszaniem broni to ja się kompletnie nie znam. Pójdźmy więc na drony. Okej, to się przyda. Prędkość drona. To nie wiem, czy jest potrzebne. Chociaż może się przydać. 6 punktów trzeba się pilnować, słuchajcie. Dobra. Co tutaj mamy? To się przyda na pewno. Ja się z nimi ganiam często i gęsto. Ghostwar, kurczę, no to... No cóż, trzeba będzie wstawiać na... No dobra, niech będzie. Zostały się 3 punkty. I na razie to chyba... No dobra, bierzemy ten palnik. Może się przyda. I to też weźmiemy, dobra. I na razie to wszystko. Co my tu mamy?
Dobra, ciekawe, ciekawe to jest. Będzie trzeba przetestować o to. A na razie to w ogóle nie użyłem ani razu. Min mało mamy, miny mi się przydają, ale dobra. No cóż, czas ruszać w drogę. 2,5 km to będzie długa droga, ale może uda się nam zdobyć jakiś samochód, a już tam widzę, że tam jakowyś jest. Więc zbliżamy w tamtą stronę. I to tyle na razie. Okay, these hostiles can't hide forever. Keep your eyes open. They're out here. Don't let them get away. Keep looking. Shit. Where are they? I'll find you, you son of a bitch. Keep looking! They're out here. They're out here. Keep looking. Yeah, cowards ran. But they could still be close. Here they come.
Watch yourselves. We have hostiles nearby. Okay. Now let's find these hostiles. Keep your eyes open. They're out here. Thank you.
I have the handprint and the codes from Sergeant Kent. You ready? Oh, man. This isn't gonna happen without you, Carl. Your friends need you. Yeah. Yeah. Okay. I'll get some transport. Your friends and I will meet you outside the prison. And Carl? Yeah? You'll do fine. Ale dałem dupy. Trzeba było mi najlepiej od razu tam wejść się, zapytać, czy można otworzyć drzwi. Meksykany TV otwierał drzwi, ale się nie otworzyło. Musimy poczekać. No to teraz no spokojnie. Lecimy dronikiem. O, ale kurna, byśmy tu wszystkich uratowali. Tu niezłą rzeźnię by zrobili.
Roger. Whoa! Hostiles are in contact! Contact! We got bad guys! Stay sharp, boys! Kill everything! I got hostile contact! Hit him! Hit him!
report on my side, pal. Quiet by me, too. I heard the RTO talking to someone last night, and it sounds like there's some real shit going down on this island. I don't like it. Song stuck in your head? You ever wonder what's on the other side of all this? Krótko powiem, no kurwa mać.
here forever. We're not gonna find shit. We got hostiles around here somewhere.
right here from an Iraqi IED. Truth is, this job's killing me. I can't imagine doing anything else.